Jak przystało na miasto uzdrowiskowe, Polanice-Zdrój wciąż się rozwija, o czym mogą świadczyć kolejne inwestycje, które są realizowane przez lokalnych przedsiębiorców wraz z pomocą władz samorządowych. Kolejny z podmiotów działających w Polanicy-Zdroju, z przedsiębiorstw, uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych na działalność uzdrowiskową. Już jak wiadomo, oprócz tych inwestycji, które do tej pory gmina realizowała, to jest tak 50% w skali miasta, jest to kilkadziesiąt milionów. Tak samo i podmioty tutaj działające zrealizowały za inwestycje o wartości kilkudziesięciu milionów złotych z dofinansowaniem środków unijnych. Jest to kolejny. Budynki, które zmienią się w miejsce uzdrowiskowe, posiadać będą również własną stołówkę. Burmistrza cieszy w szczególności fakt, że dzięki renowacji dawnych storczyków powstaną nowe miejsca pracy. Obejmuje to obiekty położone przy ulicy Chrobrego, tak zwane dawne storczyki. Jest tam taka stołówka, dom wczasowy i inwestor, który ma w planie właśnie przebudować to na sanatorium uzdrowiskowe, uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. No i liczymy się z tym, że do roku 2015 ten obiekt zostanie uruchomiony. No, cieszy nas to, ponieważ kolejne miejsca pracy i rozruszanie rynku uzdrowiskowego, turystycznego w Polanicy-Zdroju. Budynek położony jest w Starym Zdroju, blisko polanickiego Niedźwiedzia, w odległości 200 metrów od Deptaka. Bez wątpienia są to dodatkowe atuty tego miejsca.